Maciek, chodź. Uda się, uda się. No weź, czego nie zostawiajcie. Kolega, no, nie jest aż tak szkodliwy. Ej, jak no. Kolejnik. Parej, parej, czekaj. Gdybyś ty zaraz nie decydował, gdzieś musiał mieszkać, jak cię z własnego mieszkania. Siema, jestem Marek, a dzisiaj najlepsze stworzenie na ziemi, czyli Neruś, będzie decydował o naszym dniu przez po prostu cały dzień. Jak widać, mamy tutaj przygotowane telefony oraz dwa talerze. Na pierwszym jest napisane już obudzić Karła, na drugim jest napisane dać mu spać dalej. Za chwilę na obydwu tych talerzach położymy ulubioną potrawę Nera i będzie musiał wybrać, czy obudzimy Karła, czy damy Karłowi spać dalej. Także Karolina, prosiłbym cię bardzo o wyjęcie z opakowania. A to jak się Nero czujesz z tym, że będziesz dzisiaj decydował o tym, co robimy? Zajebiście, nie? I tak nic nie ogarniasz, Nero. Pada ulubione kawałki. Nero, chodź tu. Dobra, Nero, w takim razie obudzimy Karła, czy damy Karłowi spać dalej? Nie wyrywaj się jeszcze, tak? Spokojnie, na pewno zjesz obydwa kawanosy, o to się nie bój. Także co, które wybierasz? Ja bym ci proponował obudzić Karła. A ty co wybierzesz? No dawaj, dawaj, dawaj. Puszczam cię. No, yes. Zajebiście, zajebiście, Karol będzie budzony. Mądry piesek. To co, Neruś, jak tak bardzo chciałeś Karła obudzić, to może za chwilę to uczynić. Patrz, masz, o, Nero. Tam jest, szukaj. Tam masz. Szukaj. Tam, Nero, Nero. Jeszcze się każe, mnie obudził. I co, tak się położył? Może jeszcze jednego udamy. Co tam, Maciek? Wstałeś już? Neruś przyszedł do ciebie. Dzisiaj nagrywamy film, w którym Nero decyduje o naszym dniu przez cały dzień. Rozumiesz, co chodzi? Nie, ty, to jest twoje łóżko? No jak widać, dobrze się chyba czuję tutaj. W każdym razie, Maciek, nagrywamy taki, a nie inny film. Po prostu przygotuj się do nagrywania filmu. I dzisiaj Nero będzie decydował o tym, co robimy przez cały dzień. Zajebiste. Co teraz zdecydował? No teraz zdecydował, żeby cię obudzić. A, tam... a no to pakuj walizę stąd, jak ty mnie budzisz. I co? Uważaj na telefony! Dobra, to w takim razie niech Karol się obudzi i działamy dalej. No chodź, no nie bądź taki, no chodź, 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 chodź. Schował się piesio. Chodź, słuchaj, zostały nam ostatnie dwa albo trzy kabanosy. Raczej trzy kabanosy. Teraz, Neruś, musisz zadecydować, czy po prostu idziemy stąd, tak? Bo co, będziemy w domu siedzieć cały dzień? Jak wyjdziemy, to możemy kupić nowe kabanosy? No właśnie, przede wszystkim o to mi chodzi. No chyba, że Neruś zadecyduje inaczej, że nie chce kabanosków. Patrz, tutaj Nero, masz nie, a tutaj Nero, masz opcję na tak. Pytanie do ciebie jest następujące. Czy idziemy stąd i kupujemy nowe kabanosy, czy mamy zostać w domu? Macie? Ej, bym po całym czy po pół? Wiesz co, może po pół, daj. No jaki słodziak. Ale tu jeszcze Mija jest. No, 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 no ona. Ona nie zje. Jesteś pewien? Daj, dobra, zabieraj ją. Chodź, Miciu. Uważaj, bo Nero się z kimś będzie. Nero raczej nie jest do tego skłonny. To co, Nero? Ej, ej. Duży pies, duże wymagania, nie? No, Nero, czy mamy wejść, czy nie? Czy chciałeś nowy kabanos? Chciałbyś, czy nie? Nero. Oooo! Czyli w takim razie idziemy po nowe kabanosy. Niestety, ale Nero nie chce iść z nami. Zgadza się? Nie zgadza się. On się nie zgadza. No nie chce Nero iść, dlatego stwierdziliśmy, że wymienimy psa. Jakie tutaj masz modele, Maciek, w ofercie? Maltańczyki. Maltańczyk taki? Yorki. Ale ten chyba nie sprawdzi się. Ewentualnie tego Maltańczyka. Czy może Yorka bierzemy? Nie wiem, wiesz co idę zrobić? Co? Sprzedać paskę. A, dobra, to idziesz sprzedać. To na jakiego psa się decydujemy? Nie wiem, może Chihuahua. Chihuahua? Dawno jej nie było na filmach, to może... Dobra, to bierzemy Chihuahuę, tylko Chihuahua, gdzie ona mogła się schować? A, już wiem, dobra, idę po Chihuahuę. No i co, idę. Czemu mnie nagrywasz? Także dzisiaj w naszej ofercie mamy właśnie oto taką Chihuahuę. Stwierdziliśmy, że po prostu to będzie najlepszy pies do takich rzeczy, ponieważ pozostałe psy są po prostu takie nijakie, nie? No nie lubią chodzić na smyczy, to głównie to. Znaczy, psy wolności. Inaczej trzeba to przedstawić. Po prostu są nudne. Ten pies jako jedyny jest podobny do Nero, tylko że po prostu mniejszy rozmiar, energiczny, głodny, bo po prostu zje wszystko, co mu podstawisz. I właśnie na takim psie nam dzisiaj zależy. Ohoho, jak energicznie. Maciek, chodź. Jak ty mnie wołasz? Chodź. Doczekaliśmy się w końcu, aż wszyscy załatwią swoje sprawy, a dokładnie ty. Nie wiem, co robił. Nie wnikajmy w to. Macieju, proszę. Jeszcze Karolina nam odpadła, bo poszła tam gdzieś sobie. Nieważne. Mamy takiego oto właśnie pieska, Miłałkę. Weź pokaż jej umiejętności. Że ona jest... Ona umie biegać. Umie biegać, właśnie. A to jest najważniejsze, że po prostu pies w tym filmie musi rzucać się na jedzenie i musi umieć biegać. Także co? Idziemy sobie po te kabanosy, które mieliśmy w planach. Chodź. Witam, 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 siema kazełek. Co to się wypadło? Co, no idźcie stąd.
Czemu? Olejnik, było już dobrze, tak? Do siebie to Marek. No Olejnik, idź co? No nie możemy do siebie wyjść? Gościu, do siebie? Czy ty no kiedykolwiek przestaniesz moje koledzy mogą chodzić do mojego domu. Bo ty cały czas tutaj przychodzisz. A to jest mój dom, ty co za kundel? Co jest za kundel? Na herbatę. Jaki no. Kundel, człowieku? Mogę gości brać do siebie chyba, co nie? No nie nagrywamy tego. Idź stąd, tak? No jak, co za kundel? Po... No idź stąd. No, no to jest mój dom, ty Olej, w tej chwili, idź stąd, zepatrz. No ogarnij się, do siebie idziemy. Marek, Marek, no co ty robisz? Debilu, idź stąd. Daj, co widzę ten klucz, tak? Instagram to ma kolejny. No idź stąd, Olejnik, wypadł stąd. Instagram. Chory jesteś? No co ty robisz, Marek? No co za debil? Już było tak dobrze, dwa dni ciebie nie było. No to w takim razie sobie nagrać. Co jest? Olejnik, wypadł! No idź stąd. Łopatę weź, łopatą, łopatą! Jazda! Łopatą, szybko, łopatą! Ty, no co teraz robimy? Jak to mamy wyciągać? A czemu ten debil w ogóle załot tutaj przyszedł, bo ja nie rozumiem. Łopatą, bierz łopatę. Olejnik, idź stąd, naprawdę no. Wypadł, olejnik. Maciek, idź po deski, tam deski są. No, już Marek, no. Zabaw. Możemy iść sobie nagrać film z piaskiem, czy nie? I olejnik teleskopa ma w ręce. Stoją tam debile dalej. Chodź, chodź, chodź tam. Chodź Maciek. Poparkuj auto bezpośrednio przed drzwiami, tak? No weź powiedz mu coś, bo przecież rozwali bramę. Dobra, trudno. Weź, zaparkuj bezpośrednio przed drzwiami, my do ciebie przyjdziemy. Wiesz jaki jest plan? Majster bezpośrednio przed wejściem do domu. Wtedy my szybko wchodzimy do auta po prostu. A to jak tak do dwóch drzwi, jak przez to wyjdziemy? Nie, przez jedne drzwi wyjdziemy. Tyłem zaparkuję. A. Wbijemy od razu, tylko musimy to szybko. I do tyłu się wbijamy. I odjeżdżamy szybko, bramki nie zamykamy. To majster mówi, musi drzwi z tamtej strony zablokować. Dobra. Nie, dobra, w każdym razie jakoś to ogarniemy. Także widzimy się, jak uda się już wejść do samochodu. Ale chora sytuacja, nie? A mnie to w sumie nawet nie rusza. A mi. Olejnik jest po prostu debilem. Ty, Karzeł, już podjechał. Już? Tak, idealnie. Drzwi są na wysokości bramki, także dawaj. Bierz psa. W ręce psa musisz wziąć, tak czy inaczej. Wiesz, jaki jest plan? Szybko po prostu do samochodu wchodzimy. Nie zwracaj na nic uwagi, nie zwracaj uwagi na bramkę. I tyle. Uda się jakoś. To masz drzwi na usłyszał. Czy Borej nic nie słyszał? No gdzieś obok chyba. Dobra, dawaj. 3, 2, 1. I do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu. Dawaj, 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 ładuj się. No debile, wypadł, to nie idźcie, to no ja. Co jest? O co chodzi? No debilu, Olejnik, weź się od nas odwal. My chcemy sobie nagrywać filmy. Siadajcie no, kurde, zmieścimy się no. A czemu ich puściłeś tutaj? Dawaj, dawaj Karla do tyłu. Nie masz własnego samochodu? Zmieścimy wszyscy. Ty, jak my mamy nagrać ten film, Karzeł? Czekaj, bo tu Mija ucieka. Gdzie? Chodź Mija, jeszcze psy mi uciekają, debilu. Zostaw psa. Ja tu pomogę, zostaw ja pomogę tu no. Co za idioci. My ich bierzemy? No nie no, nie bierzemy ich. Siadaj Karzu, chodź, jedziemy no. Dawaj, co robimy? Nawet miejsca nie ma dla nas. Co robimy? Bo ja nie wiem. No wsiadaj, no zmieścimy. Nie wiem. Wiesz co, czekaj, zamknę. Teoretycznie mamy drugie auto. Maciek. Majster, SMS-a za chwilę dostaniesz. Jak to? Dawajcie, no wsiadajcie. Czekaj, odejdźmy, odejdźmy, bo żeby nie słyszeli. Patrz. Majster zostawi tutaj ten samochód jak jest i po prostu je guarda, weźmie, nie? No ale oni są przecież. No to oni, mam nadzieję, że będą myśleli, że on tylko na chwilę gdzieś wyszedł i zostaną w tym aucie. A on do Jaguara. Co my teraz musimy zrobić? Musimy wszyscy w tym samym momencie wejść po prostu do Jaguara. Jak majster otworzy drzwi, ja mu za chwilę napiszę. Wtedy tam podbiegniemy i wchodzimy. Wszyscy naraz, z psem. Także zostajemy w tej pozycji. Ja piszę do majstra SMS-a. Tak właśnie co zrobię. Po prostu wbijamy się do samochodu. Dlaczego majster w ogóle drzwi nie zablokował? Przecież... Dobra, nieważne. Nie udało się, trudno. Dobra, majster dostał SMS-a. Wyjdzie czy nie wyjdzie? Bierz psa w ręce, szybko, szybko. Dobra, gasik, zgasik. Dobra, 3, 2, 1. Uda się, uda się. Otwieraj drzwi. Dobra, otwieraj. No ej! Udało się? Udało się? Dobra, zajebicie, a pies jest? Jest. Dobra, w takim razie. A jeszcze musisz z kluczyka zamknąć tamten, drugi samochód. Zajebiście, udało się. Mi się driftuje. Udało się. Także jedziemy w końcu po kabanosy. A było już tak pięknie. Nie było Olejnika dwa dni. Udało się wyremontować jeden pokój. Udało się nagrać jeden zajebisty film. Ale niestety głupi Olejnik wrócił. Także jedziemy po kabanosy. Ja chciałem tylko oznajmić, że idziemy do tego sklepu. No chodź, no Maciek, nie. Tak? Chodź tutaj, naprawdę. Chodzenie do sklepu z tym człowiekiem jest naprawdę trudne. Idziesz czy nie? No chodź. A ty idziesz, nie musisz nagrywać nas z daleka, naprawdę. Wystarczy odległość 1 metra. Gdzie... Czemu masz maskę na głowie? A nie wiem. Chronisz włosy? No, przed opadami deszczu. W każdym razie musimy kupić w końcu te kabanosy, dlatego z pieskiem pójdziemy sobie i piesek sam wybierze, jaką markę kabanosów chciałby zjeść.
Był problem z wejściem tutaj, ale powiedzieliśmy, że to świnka morska. Nie macie? Co? Powiedzieliśmy, że to świnka morska, a ponieważ... No, podobne. Podobne. Można sobie schować takie małe panie. Nie, no polecam ci, jak najbardziej. Chociaż nie, lepsze są takie duże owczarki. No, to w takim razie macie weź dwa albo trzy rodzaje kabanosów. Po prostu weź... Nie. Małe raczej. No te są weź te. No weź te, tylko drobiowe raczej. Drobiowe weź. Te weź, drobiowe. Może jeszcze te. Jakie jeszcze będą ciekawe? O, te. No ty te ja. No weź. Dasz radę, macie. Dobra. No, chciałem to. Teraz piecek. Słuchaj, weź tak połóż, żeby miała możliwość wyboru. W ręce weź, tak? W ręce. No, albo dobra, jak chcesz. Zobacz, tutaj masz zestaw, specjalny zestaw kabanosów. Czyli najdroższe, to jest najważniejsze, to się ceni. To co, weź trochę tego, to zostawię tutaj. Weź kilka paczek po prostu. No i w taki sposób można nagrywać filmy. Dawaj Maciek, idziemy. Co z tym? Pozostań. Czemu? No co, i bierzemy tego. Dobra, jak chcesz. Bierzemy kabanosy, no i myślę, że do końca filmu starczy, chyba że zjesz, że. Wiem, też. Otrzymaj. I uciekamy z tym. Kradniemy? Co? Kradniemy? Nie, nie ma chęci. Gdzie? Co? Tak. Innym razem ukradniemy, jak nie będziemy mieć kamer. I pieniędzy. Na przykład. Co? Flaszkę. No wiem, ale tu ja. Ogólnie to chcieliśmy sobie po prostu iść dalej i spytać się psa o kolejną czynność. Ale wychodzimy i patrz, widzisz tego debila? Dlaczego on tu stoi? Widzisz debila? No widzę. I co w takiej sytuacji zrobić? Nie wiem. Czy idziemy po prostu? No wiesz, że on chciał sprzedać tą saszetkę, Supremę? No wiem, nie. Widziałeś? Może ty mi przyjdzie. O! Jemy dzisiaj? Halo. Dawaj. Może stąd coś łaskawie. Ale proszę cię, co ale możesz łaskawiej się olejnik. A nie możesz z moimi dwami? Nie, że mam coś do ciebie. Po prostu mam ciebie dobrze. To co ci oddałeś do ciebie? Kazałek napijesz się na mnie? Odwal się. Idź sobie do swoich kolegów. Ale po co tutaj jest? Tu będzie pił, tu chodź. Idziemy po prostu, no przecież nie będziemy z takim debilem. Możesz stąd odejść. No co ci chodzi? No ale odwal się ode mnie, tak? No nie wiem, no specjalnie. No właśnie, co ci chodzi? Ja nie pijący jestem. No możecie się zawalić, bo my chcemy sobie stresem nagrać. Ale to jest bezczelne złowanie. A co ty wolisz? Chcę nagrywać i znaleźć? Tak, zdecydowanie, ale bo pies jest bardziej normalny. No dobra, no ale będziemy my lepiej. Będzie za nami tak chodziło? No tak, no co ty myślisz? Że chcemy jeść nas uciekliście, to co? Teraz mamy też was zabić, czy co? Pojedziesz gdzieś dalej i tak pojedziemy. No. Ale nic. Nic, co, naprawdę. No to mały. Ale czego ty chcesz? Wyjaśnij, czego chcesz? Czego czekasz? Zajmuj! Ale po co? No po co? Nie możesz zająć się sobą. Właśnie się zajmuję. A gdzie się twoi rodzice podzieli? Weź się odkurz, twoi? Jadę z tobą właśnie. I pies zadecyduje. Co ty na to karzeł? Karzeł! Jak? No bo my nagrywamy, że pies decyduje. Jego on ma nie zadecydować. No normalnie, je kabanosy. Co? Je kabanosy, na które cię nie stać. A co ci chodzi teraz? No. Szybka piłka, pa. Albo tak, albo nie. Jeżeli nie, no to stąd spadasz, tak? Dajemy mu do jedzenia? No jak to nie? No dobra, dawaj. Pies decyduje, dobra, tak? Dobra, dawaj, jeżeli wyjdzie nie, to robi stąd wyjazd. No dobra, dawaj. Może się odczepić. Patrz, bierz dwie ręce. Zobacz, mamy takie kabanosy. Karzeł staje w odległości 1,5 metra. Ej, spokojnie, spokojnie. Dwa kabanosy masz, tak? Który jest, który olejnik? Tak? Nie. Tutaj jest tak, tutaj jest nie. W takim razie, piesek, które wybierzesz? Nie, jeszcze raz. Olejnik. Żeś mu specjalnie podsunął bliżej no. Tamtego. No. Olejnik, jazda. No, to jest oszustwo, no, podsunąłeś mu, ty. Nic specjalnie nie podsunął, tak? Dawaj, niech żre tego też. Daj mu. Marek, jeszcze raz. Daj olejnik, mam tego kamanosa. No co jeszcze raz? No to nawet pies cię nie chce. Nikt cię nie chce. Ale nikt ci nie chce olejnik. Ale to on jest niezdecydowany. Robson po prostu wyjazd i tyle. Pies nawet ciebie nie chce. O czym to świadczy? Tomel, nigdzie nie idziemy. Jeszcze raz. No nie, no. Zobara, są olejni. Nigdzie nie wyjdę. Jedziemy tu. To chcieliście teraz wyjdę was b***. Wiesz co? A niech w sumie z nami jedzie. No, no i petarda. Niech jedzie. No dobra, to ja idę do tyłu. Czekaj. Idź do tyłu. Dobra, odblokowałem. Niezły debil z tego olejnika. Ty, a dobra, zamykaj. Otwórz mu no. Dobra, jedź. Otwórz mu ten debil. Dobra. No otwieraj mu. Nie. No weź, czego nie zostawiajcie. Kolega no, nie jest aż tak szkodliwy jak olejnik. Dobra, bo otwieraj. Nie, otwieraj. Wysiadasz? Ja wysiadam. Ty kolega olejnika, weź zamknij. Wysiadaj. Tomek, chodź tu, szybko. Dobra, jedź. Chodź, dawaj. No co wy robicie, no poczekajcie na niego, no kurde, no bez jaj. Jedź! Walić olejnika! Nie, tylko kolega olejnika, dzisiaj nagrywamy film i się dostosuj, tak? Biegnie, dobra, no proszę, no weź się zatrzymajcie, no kurde, nie będzie biegł tak. Dawaj się! Da się jakoś go wyrzucić, czy nie? Kurde, no weź się go, no proszę, no weź się go. Jesteście debilami, tyle wam powiem. No dobra, dziękuję. No weź się na to.
Dobra, teraz piesek, zadecydujesz sobie, gdzie jedziemy. W tym celu będziemy musieli zatrzymać się gdzieś i rozłożyć ci piesku drogi kabanosy, nie? Tak. To będzie chyba najlepsze rozwiązanie, także zatrzymamy się, rozłożymy sobie nasz zestaw kabanosów i spytamy się pieska, gdzie mamy jechać. Dobra, to co? Teraz wybierzemy sobie kolejną miejscówę, a ty mógłbyś się odsunąć, bo nagrywamy. No ale ja chcę być na filmie. Ale ty nie chcesz być na filmie, bo ty się tutaj prosiłeś na siłę, tak? No dobra, ale przecież mnie wzięliście przecież z parkingu. Dobra, także teraz do wszystkich, oglądających, po prostu się nie patrzcie na tą stronę, a montażysta jak możesz, to weź go za cenzurę czy coś. No bez przesady. Dobra, nie zwracam uwagi na niego. Nawet pies mnie lubi zobaczyć. Zostaw tego psa. Teraz damy psu do wyboru, albo jedziemy nad morze, albo jedziemy do galerii handlowej na jakieś zajebiste zakupy. Do typowej galerii handlowej, wiesz, taka z ciuchami i z rzeczami, żeby po prostu wydać pieniądze. Teraz wybierz sobie, który to jest który. Chcesz wybrać? Chcesz dostać taką? Nie, tak. Jego nie ma. Ale dlaczego? To jest zobacz, daj mi szansę, to co? Dobra, daj, ja będę trzymał kabanusiki. Daj kabanusiki, będę trzymał. A dobra, prawy to jest tak, a lewa to jest... Ale nie ma taki, nie. Co za debil? A co? Cymbalej. Proszę, no. A chcą dosyć Oleńkę i jego kolegów. Dobra, dawaj. Galeria tu, ten, galeria, galeria kabanos, tak? I morze, drugi kabanos. Dopuszczam teraz psa. Dobra, dawaj. Galerię wybrał. Jezu. Kurde, znowu do sklepu wracamy. No po co do sklepu? Ale pójdziemy do zajebistej galerii. No jakie? Zaraz zobaczysz. A ty, kolega, naprawdę, poszedłbyś sobie, tak? Tak. Idź do tego swojego Oleńka. Nigdzie nie idę, idę do auta. W takim razie, drodzy państwo, jedziemy sobie do galerii handlowej. Zastanawiam się między sklepem z meblami, a typowej galerii handlowej. A daj psu, niech zadecyduje. Czy wybieramy kolejne meble do domu, czy idziemy do typowej galerii handlowej? Dobra, czekaj. Dzięki, to jest to. Tutaj sklep meblowy, tutaj typowa galeria handlowa z ciuchami. Spokojnie, spokojnie, o Jezu! Czyli typowa galeria handlowa z ciuchami. Taka... taka czyli zwykła. Taka galeria, których jest w sumie najwięcej w Polsce. Dickie Max. Co? Dickie Max. No nie wiem, no zobaczymy, to pies chyba będzie wybierał, nie? Ale lepiej by było, no może, nie mogę ja być w tym sensie. Idź stąd, proszę cię, idź stąd. Mogę psa udać na chwilę? Idź stąd, kolego Olejnika. No na kurde. No dobra, ja udam psa i zjem morze, pojedziemy nad morze. No kurde, nad morze będzie ciekawiej, no. Chodź tu, chodź. Dobra, to idziemy. A co? Czyli co? Piesek będzie musiał wybrać sklep, w którym coś kupimy. I piesek również wybierze, komu coś kupi. Czy mi, czy tobie? Czy mi, na przykład. Jasne, uważaj, bo... A piesek no, kupi? Dobra, piesek... idź, to naprawdę. Ale może gdzie by pies chciał, żeby coś. Gdzie masz olejnikę? A czemu ty nie zapytasz psa, tylko sam decydujesz? No pies ma decydować. Tak? O czym ma decydować? No czy mi na przykład coś kupić, czy tobie, czy jemu? Dobra, może majstrowi? To tak zrobimy. Maciek, zadanie dla ciebie. Puszczam tutaj pieska luźno, trzymaj. I teraz, tam gdzie ten pies pójdzie, tam wchodzimy. Bo on ma wybrać sklep. Jest puszczone luźno, troszeczkę się z tym pobawimy. Pewnie jakieś 10-15 minut pies będzie wybierał sklep. Ale w każdym razie luźno ma chodzić, tak? To pies prowadzi ciebie, nie ty psa. No, to w takim razie poczekamy sobie, aż piesek wybierze sklep, do którego mamy iść. Zasada jest taka, że po prostu musi dotknąć albo sklepu tego, albo musi do niego wejść. Chodźmy. Tam idzie. Dobra, to mamy sklep. Wchodzimy do Caesar. Zgadza się? Dobra, bierzemy psa i za chwilę sobie wybierzemy coś. I oczywiście piesek zadecyduje, komu kupuje. Czy Karłowi, czy mi. Zobaczymy. Czy teraz to sprawdzamy? Dobra, za chwilę. W każdym razie zobaczymy coś sobie. Dobra, teraz jest taka akcja, że wybierzemy sobie po prostu, komu coś kupujemy. Wybrana osoba przez psa będzie mogła kupić sobie dowolną rzecz w tym sklepie. Także co? Wystań tutaj, żeby było równo w miarę. I co? Chodź piesek. Idziesz? Chcesz kabanosa czy nie? Ty, bo ona już nie chce współpracować. Ty ją dobrze trzymasz? Możesz iść. Możesz. Czyli co? Czyli tobie? Czyli dla mnie. No i przed chwilą wybieraliśmy. Przed chwilą wybieraliśmy. Ale jest czyste. Miałeś czas, tak? Kurde, a mi się te buty spodobały. Zajebiście, że ci nie, spodobały. No zróbcie jeszcze. Dobra, Maciuś, zróbcie jeszcze. Maciuś, wybieraj sobie. Ej, ale nad mnie nie powiedzieli. Wybieraj sobie przedmiot, który chcesz. Nie, no to jest teraz już bez sensu. Cholera, no. Tak? Nie, bo wykorzystaliście moment, że oglądałem buty i sobie nagraliście bez mnie. Nie wykorzystaliśmy, tylko mówiłem o tym głośno. Nie, to jest w ogóle bez sensu, to jest w ogóle bez sensu. Idź do oszukujesz psa teraz, oszukujesz teraz psa. Nie oszukuję psa, tylko były wystawione, tak? Jeden po jednej stronie, drugi po drugiej stronie. Miałeś okazję, tak? Nie skorzystałeś z niej. Dobra, walić to, ale po olejnika. Wybieraj sobie, Maciuś. Ja to se dzwoni. Mogę zadzwonić po niego? Możesz przyjechać? Mam to w dupie. Idź do niego, tak? No nie, bo ja tutaj chcę, z wami wolę, tak? Nie słuchaj tego gościa, on jest chory. Tak samo jak tutaj. Zadzwonię do niego, dobra. Takie ci się podobają? No. No, czyli wychodzi na to, że... Też bym takie chciał klapeczki, no. Dzwoniłeś do olejnika? No dzwoniłem, zaraz będzie. No to idź tam. Powiedzieli mu, że jak nie przyjedzie, to autobusem będzie wracał na tak? Ale my nie chcemy tak, chyba będzie wracał autobusem. Nie, no przecież autem jesteśmy. To. My nie chcemy olejnika. Dobra, no, dobra, nie kupuj, idź kupuj. Nie zwracam uwagi na niego. Zapłacić, bo nie stać. No zapłacę. Dobra, dawaj te klapeczki i bierzemy. Kurde. Chodź znowu ten debil. Ty, jest kolej. No i ze swojego kolejnego. Trzyma, no tyle cię się patrzy. Ty,
zostawiliście jego rejestry. Ty, przecież się jest. Co? Stary, twój pomysł. Stary, czemu nie szukaliśmy cię. A ty Kaziu, Marek, tak cieszy. Marek, prawda, że go szukaliśmy? To nie jest na tą stronę? Bo ponoć jesteś jakiś normalny pomysł, żeby nie chcę. To twój pomysł był? Że mnie zostawiliście? Taki koleżka z ciebie? Co ty mnie kłopiesz, ty? Co? Olej. No to wy się ogarnijcie, no. Było wszystkie biegać. Ale to wy mnie... Ale Maciek, chodź, no zostaw tych debili, to idioci są, psami straszysz. Maciek, taki kolega z ciebie? Ty mówię, zostawiłeś. To nie ja, ja nie prowadzę samochodu. No to ogarnijcie się, no ale to mówiliście. Tak muszę zapierdzielać, aby co? Idź do swojego kolegi, tak? Kolega cię wystawił, pojechał sami. Znowu cię. Teraz ja wystawiłem go? Jak wy się zachowujecie? Jak ja mówię? No to idź do swojego kolegi, nie do mnie pretensje. No to idzie, idziemy z wami. A czego ty w ogóle chcesz? Bo nie mamy też miejsca w samochodzie. Dobra, Mariusz, weź go no, weź go no. Dobra, w takim razie udało nam się w jakiś sposób uciec od tych debili. I teraz piesku, czy chciałbyś zadecydować, czy wracamy do domu, czy jeszcze zostajemy? Co my jeszcze mamy robić? No właśnie nic nie mam do roboty, ale no, musimy się spytać psa, tak? To on decyduje. To co, kabanosy? Kabanosy, dawaj. Tutaj sobie mobilnie tak zrobimy. Okej, jest piesku? Wybierzesz kabanosiki? Dobra, bierz, wybieraj tego malosy. Już! No naprawdę, mam dosyć dzisiejszego dnia, no. Co się patrzysz? W lewej ręce, twojej lewej, będziesz miał, że jedziemy do domu. W prawej będziesz miał, że zostajemy. Dobra. To tak zrobimy. Piesek, masz kabanosy? Dobra, którego byś chciała zjeść? Tego? Czy tamtego może? A mija może tego? Nie. Czyli jedziemy do domu. Czyli jedziemy do domu. Miejmy nadzieję, że Olejnik już nie wróci. Nie udłaś się tylko tym kabanosem. Ale wiesz co ci powiem, Karzeł? Że Olejnik w sumie kolejny film nam zniszczył. No możliwe całkiem. No bo po prostu odechciewa się żyć, jak się widzi mordę tego człowieka. Trochę. Ja naprawdę dosyć go. Dobra, to w takim razie jedziemy do domu. Chcę kabanosa. Chcę? Zobacz. No Jezu. Masz, tak? Co? O czym chcesz teraz zadecydować? Czy zostawiamy Maćka na dworze? Nie, ciebie. Czemu mnie? Masz po prostu kabanosa. Udało nam się w jakiś sposób bezpieczny wrócić do domu. Nie ma nigdzie. Nie ma. BMW też nie widać. A wiesz, że on to BMW rozwali chyba? Rozwali? No, w rowie jakimś tu, nie? Bo nie umiem prowadzić. Chodź, Maćka. Ty! A tutaj kolejny. A to chyba zrobimy zamianę, nie? Teraz Nero będzie decydował. Możemy. Neruś, chodź, zobacz co do ciebie mamy. Ojejku, ojejku. Chcesz zjeść kabanosa? Decyzja należy do ciebie. Super pies. No to dawaj, wchodzimy do domu. Dobra, w takim razie mamy już Karolinę, wróciła. Jestem. I teraz którego psa sobie wybierzemy? Mamy Nero, tego, chyba. Mamy tego, mamy jeszcze tego, pokaż. O, tutaj na dole, pokaż, pokaż. A który już wybierały? Nero już wybierał, ten wybiera, Ani wybierała. Ten też wybierał, ta nie wybierała, ta nie wybierała i ta nie wybierała. No i kot nie wybierał. No nie, no wypa! Idź stąd! Olejnik! Przeszkadzasz nam na każdym kroku! Idź stąd, debilu! Jesteś chory na głowę! Boże, no wszystko już po nie on! Nie czynię no na tego typa! No ja też go nienawidzę! Ja ej, nadzieję, że zostaw to! Się zostaw to, idioto! Zeznacz się! Co za debile? Nie, jak zwierzęta się denerwują. Nie mogą sobie iść indziej! Nie wiem, no! To jest tyle innych ludzi, którym można uprzykrzać życie. Czemu akurat nas wybrał? Dobra, musimy zadecydować, kto idzie wyrzucić Olejnik. Każdy by się do tego palił. Chociaż ja się trochę boję, bo on jest może być agresywny. Ty czy ja? I który pies wybiera? Dawaj Cleaver. Albo dobra, byle jaki pies. A to co tam trzy? No właśnie, trzy, dwa. Dobra, bo debile się już tutaj tam awansuje. Daję! Oje, co jest Nero? To co, Nero wybiera? Nie, patrz! To Nero? Ona! To jest dla... To jesteś ty, to jestem ja. Po prawej jestem ja, po lewej jesteś ty. Czyli ty idziesz wyrzucić stąd Olejnika. Ja? No, przecież ciebie wybrałem. Dasz radę, Macie? Nie wiem jak to zrobić, ale Olejnika ma tutaj nie być. I tego typa też nie. Nie, no kurde no! Co ty no? No jutro! Dobrze jedzie, dobrze jazda! Śmieci na wysypisko, nie do naszego domu! Idź tam, pomóż! Rzucaj z nich, na***alaj w nich cegłami! Jazda! Co jest? Mamo, co teraz? Ja jestem ty, zostawiam. Pochłany jesteś człowieku, wyjdź od tej no! Wyjazd! Dobra, nie musisz iść kolej! Mamy żeby nie możemy, tak się nie da no. Chodź, idziemy do góry. Chcemy nagrać film, nie możemy nagrywać filmu. Ale Jezu, jeszcze będę się po domu panoszyć. Marek, to wywal i zrób coś. Ty, Marka, zamknij mordę tam. Jak ty się wyradzasz? Za to, kurde. Cepię, zostanę. Gdzie oni chcą iść? Idź, nie wiem. Dobra, daj ich na górę. Panie, się barierki rozwalą. To jest jakaś rozruba w tym domu. Dobra, my musimy skończyć film. Wy ruszcie se na co chcecie, w dupie to wam. Ja mam dość tych ludzi, niech oni się w końcu stąd zmyją. Ale czemu akurat do nas?
Nie wiem, właśnie nie wdepnij do sąsiadów czy kogoś, no! Ja nienawidzę tego człowieka! Ja też. Co chwila, po prostu jakaś rozruba! Ja mam to w dupie, ja już się to nie denerwują, wszyscy się denerwują. Zapomniałem, o czym pies miał decydować. Mieliśmy coś zrobić, coś trzeba w domu zrobić. Oni przychodzą, wbijają na chatę, niszczą wszystko. Dlaczego tamte drzwi były otwarte? Sypią buta po domu. Nie wiem. Zamknij się tam, siedź cicho. Do mnie to było? Olejni, chodź na chwilę tutaj. Co? No chodź. Jezu, jeszcze raz pewnie. Może on będzie wybierał na te kawanosy, co? No. Dawaj, będziesz decydował, chodź. Popi***liwo cię, k***a. Gdybyś ty zaraz nie decydował, gdzie będziesz musiał mieszkać, jak ciebie p***limy z własnego mieszkania, k***a. Chory człowiek, kolejny. Gdzie z tym słownictwem w ogóle? Gdzie się skończy? Gdzie z tym słownictwem w ogóle? Z rynsztoku się wybrałeś? A było już tak dobrze. Jezu. Mam dość tego wszystkiego. Łam, przejmujemy tą katę! Haj, górę! Już później, dobrze? A jakbym rzeczywiście górę zostawić? No i co? Tam jest mój pokój! Za będą mieszkać? To jest już mój pokój, kurduplu! Ten to sobie jest, dupę se go wsadź! Wypadź stąd! Nabijaj tam na marciawkę! Dobrze, musimy się zastanowić, o czym teraz powinien pies zadecydować. No właśnie, to jest pytanie. On nie jest zdecydować, on po prostu chce kawanosa. Ma, możesz zjeść już do końca. A w każdym razie wybierzemy sobie na spokojnie za chwilę psa, który będzie decydował o tym, co robimy w dniu dzisiejszym dalej. Na całe szczęście olejnik zajął się tam sobą na górze, a raczej na nieszczęście. Nie siedzi, no. Miejmy nadzieję, że w stole tylko korzysta, jak słychać. Jest. No, też. Nie ma, tu przychodzi. Dobra, to za chwilę do państwa wracamy. Ja idę tam jeszcze zobaczyć coś na górze. Maciek! Co? Niech pies zadecyduje, co dalej z swoim nowym pokojem. Co będę mieszkał, a co? Czy olejnik ma go dostać? Nie. Czy ty tam zostajesz? Ja zostaję i pies nie ma decyzji. Przygotuj dwa kawalosy. Dobrze. Nie, to jak już ma tak być, to ja chcę kurwa odprowadzić. Bo ja widzę, że biedni tam siedzą w będzie, starym pokoju. Będzie podpychał jeden, kurde. Nie, to ma być uczciwie. No, no, będzie uczciwe. Mówię ci. I ty pies będziesz losował. Słowieszcie, tak? Zadecydujesz, nie? No ładno. Które ma być, które? No powiedz mi, które ma być. W prawej ręce ma być, że olejnik dostaje pokój. W lewej ręce. W lewej ręce, który coś knuje. W lewej ręce, to jest, ty zostajesz w tym to jest mina karła? Tak? Tak. Weź kliwie na podłogę. Ona może chce tutaj. Weź kliwie na podłogę. Tylko żeby było uczciwie. Które jest w której, powiedz. W prawej ręce olejnik, w lewej ręce ty. Twoja prawa, tak? Kliwia, stój. Teraz pamiętaj, że jesteśmy ziomkami, tak? No, czyli pokoje zostają bez zmian. A czy zajęcie i tak olejnik zajmie mu ten pokój? Coś on kręcił tutaj. A teraz sobie Zostaje z kawanosa właśnie. Wiem. W każdym razie, teraz zadecydujemy sobie... A czy jak oni demolują ten pokój? Nieważne, trudno. Teraz zadecydujemy sobie, kto je, a kto będzie głodny. Spoko, to może być głodna, ja już jadłam. No prosiłbym teraz was o przygotowanie sobie po jednym kabanosie. Do kabanosa, do którego podejdzie pies, to właśnie ta osoba nie będzie jadła. Do końca dnia. Dokładnie. I nocy. Buziaki. Dobra, w takim razie usiądźcie sobie tutaj. A który piesek decyduje? O, Misia jest chyba głodny. Może mija, oczywiście. Ona jeszcze chyba nie głosowała. Usiądźcie sobie, równo, żebyście byli. No i teraz pytanie. No nie, patrz, bo ona się już tam dobija. Ona się już tutaj dobra, szanie. To tutaj chodźmy. Będzie najlepiej. I że co, tu usiąść? Tu, obok mnie, w rząd, poproszę bardzo. I teraz na 3, 2, 1. I same. Tak, 3, 2, 1. No i Maciek, dzisiaj jesteś głodny do końca dnia. Ale wiesz, że to było jak super, bo on miał najmniejszą drogę, on miał najmniejszą, najkrótszą drogę do kicy. Ale poczekaj, stop. Wiesz co, Maciek? A to nie miało by... A mam ci pokazać, jak było przed chwilą nagrane? Zrobiliście mnie w chuj. On miał najkrótszą drogę, serio. Ja myślałem, że będę jadł, jak jej dam. Nie ma tak dobrze. Proszę, Kliścia. Ty w przeciwieństwie do Maćka będziesz jadła, kabanosa. No ma... Dlaczego tak? Nie, Maciek już nie je dzisiaj. Proszę, dla ciebie. A my zrobimy sobie coś zajebistego do jedzenia. I będziemy jeść przed twoją twarzą. Na co masz ochotę, Marek? Albo na co ty masz ochotę? Na nic nie mam ochoty, idź to. No jak myślałam, żeby zrobić coś pod karzałkę, żeby chociaż zapachem ja, się. Ja wiem, co on lubi jeść, także przygotujemy to sobie specjalnie. Zdecydowanie ulubione danie Maćka, znaczy z tego co ja pamiętam, bo tak jest się wiele. Co by tu zrobić z tej... Krokiety, Karolina. Krokiety? Bierzesz naleśnika, robisz. No wiem. I zawijasz w niego... Ale z czym? Z mięsem, z kapustą i grzybami? Czy... Z kapustą i grzybami, zdecydowanie. Tak, Maciek? Dupę se wsadź! Lubisz takie? Ostatnio jadłeś? Kurwa! Teraz też bym se zjadł, i co? Ale nie zjesz. Ty, widzieliście co olejnik wrzucił? Co? Bo majster ogólnie tam poszedł do
wyrzucić. Ale nie widać, co jest napisane. Czekaj, muszę się ładnie zoomować. FCK Majster i oznaczył majstra. Podziękujcie mu, że odchodzę od Marka. To co, kamerzysta 69? Co nagrywamy? Zajebiście, co? Boże, to kamerzysty, nie ma olejnika! Co? Zajebiście, w końcu się od nas odwali. Boże, w końcu. Co za gościu? A co, ty nie cieszysz się? Nie cieszę się. Zajebiście. No to ale słuchaj. Wiesz co, powiem ci, że stracił dużo w moich oczach po czymś takim. Ale to już mówię tak szczerze, szczerze, nie? Ale na całe szczęście nie ma. Teraz będzie truł dupę tamtemu kamerzyście. To co, teraz kamerzysta będzie miał 3 debili. Ale w jaki sposób trzeba sobie poradzić? Gdzie ty uciekasz? Maciek? Z tymi krokietami. Zobacz, zobacz. Nie chcę. Ale pyszne. Ale pyszne. Ojejku, ojejku, ojejku. Co? Ja se sam. Idzie stąd! Ale dobre, Marek, masz. Zaś, przypieczone. A podzielisz się chyba, co? No co? To nic nie. Noże mi widelcem jednocześnie będziesz jadł? Mhm. No weź. Dobra, zajebiste. O. O, nawet majster. Nie, nie, o, nie, nie, nie. Ty, a czemu zabrałeś? No bo on dzisiaj nie istnieje już. Znaczy jak on wygląda. A pan majster chce może się poczęstować? Nie. Zaraz jeszcze drugą porcję zrobimy. Daj, Marek, ja się trochę poczęstuję. Bo to szybko i łatwo się robi. No daj! A. O. Kawałek nie możesz? Mm, ale dobre. Ale, ale dobre. Dobre. Dziękuję ci bardzo za film. Dziękuję. Dzięki. Dziękuję bardzo, że wystąpiłeś na tym filmie. Maciek? Co? Dziękuję bardzo, że wystąpiłeś na tym filmie i się spóźniłeś. A dasz mi jedzenie w końcu? Nie, nie. Do końca dnia nic nie jest. A to nie możesz poza filmem jest wydać? Jest godzina 23. Dzięki. Nie możesz poza dzięki, filmem? Maciek. Maciek, daj. Nie. Tak? Nie, teraz naprawdę. Dzięki, że spóźniłeś się godzinę. Dzięki za udział w tym filmie. Dzięki, że spóźniłeś się godzinę. Dzięki. No cóż, nie wszyscy chcą. To weź na mnie. No, tutaj dwójka niemiłych panów, ale mniejsza. Ale mniejsza. Teraz piesek zadecyduje, czy aby na pewno mamy skończyć ten film. Karolinka, trzymaj. Trzymam. Ja załatwię teraz specjalnego pudla. Ale to jest matęcik, Marek. Proszę bardzo. Teraz piesek zadecydujesz, czy kończymy ten film, czy będziemy musieli nagrywać dalej. Ojejku, a co ja tu mam? Jedzonko. Chyba o Jezu. Ale już się lubię. Ale już się trzęsie na widok jedzenia. Nie. Dobra, teraz pytanie do ciebie. Nie, to zostaw, to nie może. Może umieszczyć to tutaj i byś musiała skakać. Co ty na to? Patrz. Tutaj kończymy film. Tutaj nagrywamy dalej. No to tam masz, wybieraj. Mija, ja to umiem, patrz. Synom dupie. Uciekła, ona nie chce. Ani kończyć, Mija. Ani kontynuować. Mija, nie? Nie, to musi być uczciwie, Maciek. Dobra. Damy ci ułatwienie. A, dobra, bo czekaj. Drugi był. Kończymy, nagrywamy dalej. To co? To co? Tu masz. To. Ona nie chce kończyć. Mija. Ona chce dalej decydować o tym, co robimy. Skończyliśmy film. No i to jest młody pies. Dobra, to ja mam ostatnie pytanie. Maciej, co? No mi się strasznie ten twój pokój podoba. Na przykład na łowniku. Wygodny materac ma. I? Ja tam idę spać. Ale to może niech kot zadecyduje. O, kot. Przyszła. Ty, niech kot zadecyduje. Macia, zadecyduje jeszcze Marek. Czy Maciek oddaje dzisiaj pokój? Kicia. Kabanosa? Oddaje? Nie oddaje. Pysia. Dawaj, kicia. Oddaję. Larcia, zobacz, jaki dobry. Czy ja chciała zadecydować? Mija, decyduj. Nie, chodź. Kliwia zadecyduje, chodź Kliwia. To jest oddaje, a to nie oddaje. Drugi powód, dla którego musimy po prostu skończyć ten film, jest taki, że psy mają dosyć i nie chcą już z nami współpracować. Patrz, jak ona siedzi z tym kawanosem. Ona chyba już się dlatego dziękuję bardzo o, za obejrzenie tego filmu. Widzimy się już wkrótce w następnym filmie. Do zobaczenia. Do zobaczenia.